tych maseczkach to niekoniecznie jesteśmy w stanie się rozpoznać w tym momencie. No taki czas, ale myślę, że świętego Mikołaja to się rozpoznaje bardzo dobrze. Myślę, że tak, wszystkie dzieci wiedzą i dorośli też, jak on wygląda i nie jest to trudne do rozpoznania. Trudniej czasami się z Mikołajem skontaktować. Kultura w Konstantynowie pomogła w tym zakresie i wymyśliła ciekawy bardzo projekt. Tak, w tym roku szczególnie trudno skontaktować się z Mikołajem, ponieważ ze względu na tą sytuację, która jest obecnie, miałby utrudniony kontakt wejść do naszych domów, nie daj Boże jeszcze by się mógł zarazić. W związku z tym wyszliśmy z inicjatywą, żeby ułatwić jemu kontakt z dziećmi, żeby też nie musiał chodzić i szukać listów po domach. Postawiliśmy przed Gminnym Centrum Kultury skrzynkę, do której wrzucają dzieci listy i Mikołaj raz na jakiś czas przyjeżdża i odbiera te listy. To dziwne, bo nikt tego Mikołaja odbierającego listy nie widział. Pewnie ma jakichś współpracowników tutaj, tajnych funkcjonariuszy. Raz nam się udało spotkać Mikołaja. Wieczorem jeden pracownik nakrył go. Możliwe, że nie był to on osobiście jako Mikołaj, ale był to na pewno pomocnik tego Mikołaja. Nawet mamy taki krótki filmik, relację z tego wydarzenia. Pani dyrektor, oprócz tej skrzyneczki, oczywiście jakaś taka fajna tutaj się pojawiła ścianka. Zrobiliśmy trochę na zewnątrz taką ściankę, na której można zrobić sobie sesję zdjęciową. Jest to na zewnątrz, też z powodu sytuacji obecnej. Nie zawsze, no w sumie w zasadzie nie to nie zawsze, tylko w ogóle nie można teraz się spotykać. Myślę, że większość ludzi nie będzie w stanie pójść na jakąś sesję zdjęciową, dlatego wyszliśmy z pomysłem, żebyśmy sami tutaj przed budynkiem na dworze zrobili taką ściankę, żeby każdy mógł sobie z zachowaniem tego reżimu sanitarnego zrobić sobie fajną sesję zdjęciową. Dzieci, dorośli korzystają z tej skrzynki? Dużo tych listów się trafia? Listów było już ponad 60. Tak, będziemy jeszcze tutaj w kontakcie ze świętym Mikołajem pewnie do świąt, więc będzie pewnie jeszcze tych jeszcze więcej listów. Wiem, że z sesji zdjęciowych też już mieszkańcy naszej gminy korzystają, nie tylko mieszkańcy gminy. Tak samo z listami, nie są tylko to zawsze mieszkańcy naszej gminy, także zachęcamy wszystkich do korzystania. Rozumiem, że te listy trafiają we właściwe, na początek do właściwej skrzynki pocztowej, następnie wyjmowane zostają przez pracowników, współpracowników tajnych świętego Mikołaja i na pewno można liczyć na to, że te listy do świętego Mikołaja trafią, a później nastąpi, no przynajmniej ta odpowiedź od świętego Mikołaja. Na każdy list, który znajdzie się w skrzynce i na który jest zaadresowany lub jest dziecko łatwo do zidentyfikowania, każde dziecko dostanie odpowiedź od świętego Mikołaja. Przynajmniej taką dostaliśmy informację i tak się umówiliśmy z Mikołajem. Tak. Z Laponii. Z Laponii.